Cześć, Don Skibar, serdecznie w kolejnym odcinku z Don't Starve, dokładnie tak, Don't Starve, nie głoduj i te sprawy, nie, tego nie mogę wziąć, bo w sumie nie mam miejsca, ale zbieram sobie oczywiście jedzonko i lecę sobie zaraz właśnie do domku, właśnie tylko sobie tutaj zahaczając o różne, prawda, rzeczy, bo mi jest to po prostu potrzebne, żryj. Muszę się oczywiście od razu ulecieć też w domu, więc trochę lipa, tu mam ślad koleofanta, ale niestety go na razie ograniczyć nie będę, a później mi ten ślad zginie niestety, no ale trudno się mówi. Spadaj moje nasionko. Tak więc lecimy sobie do domku, troszkę drewna mam, więc nie jest źle, jedzenia mam to całkiem sporo, nawozu mam, zaraz sobie będę mógł jeszcze ogarnąć troszeczkę farm, także jestem zadowolony ogólnie. Mogę sobie zebrać kuliczki, dokładnie, mogę, dobra, zbieramy, pyk. Pyk, dobra, super. Mamy naprawdę sporo tutaj przedmiotów, więc jestem zadowolony. Zjedzmy sobie kulki mięsne w sumie, które mi się zrobiły. Tak jest. I nastawmy sobie w sumie właśnie kolejne kulki mięsne, tak jakby. I w sumie tutaj jeszcze, czekajcie, bo tu będę miał kolejne mięska do ususzenia, tak, ale muszę najpierw sobie pochować parę rzeczy, mam strasznie dużo rzeczy w ekwipunku i nie mogę sobie z tym poradzić w ogóle, to sobie schowam, dobra. Tutaj jeszcze pozbieram od razu boróweczek i patyczków, co by mi znowu odrastały na spokojnie. I ogólnie plan na dzisiaj na pewno będzie taki, żeby ogarnąć sobie jeszcze troszeczkę złota, bo jednak go potrzebuję na pewno. Żeby sobie móc na przykład zrobić jeszcze drugą klatkę dla ptaków, bo jedna klatka dla ptaków to nie jest jakoś strasznie dużo. Dobra, zbieramy teraz to mięsko. Teraz, prawda, sobie ususzymy po raz kolejny jeszcze te ostatnie. To jest tyle dobre, że faktycznie mogę ususzyć to mięso, zrobić z niego bardziej takie jadalne jakby, żeby mi nie zabierało zdrowia psychicznego czy życia w ogóle, czy czegokolwiek. Zrobić sobie właśnie z nich kulki mięsne, to jest bardzo dobra rzecz. Tu sobie oczywiście zaraz to wszystko zasadzę. Tu jeszcze mamy miód, który też sobie schowam w sumie. Mamy dragon fruta, oh yeah. Czekaj, bo się ciemno kuźwa robi, a ja się podjarałem. Prawie bym zginął. Jakbym teraz zginął kuźwa mając akurat dragon fruta teraz, to bym się naprawdę znerwował. Ale super, bo będziemy mogli właśnie sobie ogarnąć nasionka naszego ptaszorka. Tylko on teraz śpi, więc zrobimy to w dzień. 6 potrzebuję na farmę jedną, tak więc 6 i 6, dobra, 12, no dwie farmy na pewno jeszcze sobie pierdykniemy. Stać mi tutaj, w sensie widać nawet tu wszystko, nie idę tak jakoś taką ciemność, także spoko. Także zasadzimy sobie na razie tutaj pyk i zobaczymy, czy nam da od razu nasionko dragon fruta, czy coś innego. I co jeszcze chciałem zrobić? No mogę sobie jeszcze tą trawę pozbierać od razu. Czemu nie? Tu jeszcze mam marchewki, które powinienem sobie schować. Więc je schowam. Dobra, mamy kolejny dzionek. Idziemy do ptaszka. Daj mi najlepiej dwa nasionka, to było awesome. W sensie dwa nasionka dragon fruta. Jedno będzie. Jest, super, dwa nasionka dragon fruta. Jesteś po prostu boski lowczuk. Także teraz sobie zasadzimy tutaj od razu pyk i pyk. I używając naszego, prawda, nawozu, przyspieszymy sobie to wszystko. Tak jest. Zbieramy. I po raz kolejny rozmnażamy. Teraz tak naprawdę teoretycznie możemy stracić, jak nam da po jednym nasionku, ale zobaczymy. Dobra, dał nam raz, dwa, zarobiście. Jeszcze raz. Okej. Super, dał nam po dwa. Naprawdę jesteś po prostu ptaszku zarąbisty. Tak więc w tym momencie mogę sobie na spokojnie zasadzić tutaj te dwa. Wyrosną ci jeszcze je. Tak jest. I tak jest. Tutaj sobie zasadzam z powrotem. I jeszcze idziemy, spróbujemy rozmnożyć więcej, żeby mieć tych nasionek trochę. Dobra, zobaczymy, czy tym razem dał jedno niestety, czyli trochę straciliśmy. I dwa... nie, też po jedno, dobra. No to teraz troszeczkę już mniej dał. Ale tak czy siak mamy z powrotem dwa nasionka, więc nie jest najgorzej. No z jednego zrobiliśmy już łącznie 4, więc nie jest źle. A potem będziemy mogli sobie robić dragon pie, który jest zarąbistym w ogóle posiłkiem i w ogóle i tak dalej, dobra.
Żremy kulki mięsne. Samym tym się za mało, nie, za dużo nie uleczę, ale chociaż raz. A tak, żeby było prawie do stówy, nie? Mamy jeszcze 4 dni do zimy. Także nie jest źle, bo mamy, jesteśmy przygotowani powiedzmy na maksa. Brodę też mam urośniętą, nie ścinam jej, więc dzięki temu jestem też zabezpieczony bardziej przed ciepłem, znaczy przed zimnem w sensie. Także spoczko. Przydałoby się więcej nawozu, ale już tym nic nie zrobię. Oczywiście mógłbym sobie rzucić jakieś kwiatki, czy właśnie nasionka, czy coś, żeby się zgniły troszkę. Ale tu już nie będę kombinował. Zróbmy sobie kolejne kulki mięsne, dokładnie. Czy tam się coś złapało? Tak jest, złapał nam się króliczek, ma, będziemy już pić 15 króliczków w ogóle. To jest dosyć ciekawe, bo naprawdę mam ich w tym momencie sporo. Jak je tak zamorduję na raz, to będzie, no, to będzie ciekawie. A jak mu dam nasionko, to nie, no to wtedy co, da nasionko też? Czekaj, jak to tu wygląda, czy nie, bo to wtedy go karmię chyba tym nasionkiem, tak typowo. Bo nie pamiętam, jak to jest, czy ja mam mu dać, czy ja mam mu dać wtedy warzywo, czy ten. Boję się trochę tego użyć, wiecie? Bo nie pamiętam, jak to działa, ale zaryzykuję mimo wszystko, trudno, jak coś to zmarnuje. Nie, on wtedy nie przyjmuje, dobra, nasionek nie przyjmuje. Czyli zagadka rozwiązana dodatkowo. Jak to nasza lodówka, tutaj mam parę pierdu, to możemy sobie jeszcze coś z tego zrobić. To sobie jeszcze schowam i to sobie schowam. Nasionek mam sporo, to sobie oczywiście to schowam. I te króliczki tutaj jeszcze mam. Które na razie sobie, aha, nie mogę ich tak. A no tak, bo one nie są. Ale fajne, bo przy okazji mogę naprawdę mieć dużo króliczków w jednym miejscu, dzięki temu, że mam ten moc z tymi stakami całymi. Zrobiłbym sobie tą jakąś czapeczkę czy coś na zimę, co by już mieć ogarnięte. Tylko gdzie to kuźwa jest? Winter hat. 4 silki potrzebuję. Nie zrobię tego, bo nie mam silku, więc idziemy w takim razie po silki. Dzidę jeszcze mam, tu wszystko mam, tu mi się będą wyrastać te przedmioty i tutaj najbliżej pająki mamy tutaj i od razu możemy skoczyć w sumie potem po złota trochę, więc w sumie zróbmy to. Co prawda teraz już idzie wieczór, ale myślę, że to mogę i tak wykorzystać. Cyk, cyk, jeszcze tutaj, no, postaw to, postaw. Dobra. To może zamiast po to złoto typowo, to ogarniemy sobie tylko i wyłącznie pająki i potem jeszcze będzie trzeba ogarnąć na pewno trochę tego zielonego ciuczwa, z czego się robi papirus, no. Jest też jakaś trawa chyba, czy coś, nie pamiętam. Nie pamiętam, tu są groby, ale grobów na pewno rozkopywać nie będę, bo duch mi jakiś wyskoczy i będzie dupa. Będzie mnie kuźwa ścigał. Mamy możliwość jakby wejścia do podziemi, z tego co pamiętam, jeżeli to rozwalę. Ale jeżeli chodzi o podziemie, to na pewno na razie jestem jeszcze za słabo wykoksowany, żeby tam w ogóle przetrwać, bo to naprawdę trzeba tam... Poza tym nie pamiętam kompletnie właśnie, jakie były zasady, że tak powiem, przetrwania właśnie tam pod ziemią. Wiem, że było bardzo ciężko, różne takie robale były i w ogóle. Więc wolałbym się w to raczej nie bawić. Gdzie te pająki są? Pająki są bardziej tutaj, dobra. Tu mamy oczywiście tylko ptaszora na nogach. Czy nie ptaszora, tylko to takie oko jakby na nogach. No taki człowiek ptak, taki ptako człowiek. Coś w tym stylu, wiecie, o czym mówię. Dobra, dosyć dużo rzeczy mam, to od razu złotko mogę sobie pozbierać jak najbardziej. Jak już tu jestem, to czemu by nie? Pochodnie w razie czego mam, także się specjalnie nie boję. Gdzie jest kosa? Kosa tu. Dobra. W sumie z tego będę miał też trochę drewna. Także sobie to jak najbardziej też pozbieram. Wejmie to. Dobra. I tutaj.
Okej. I zasadzę sobie tu jedno drzewko. I spróbuję zciąć to drzewko. Pam, param, pam, 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 pam. Dobra. Krzyżeczki będą. I cyk. I zasadzimy sobie drzewko jedno. I kosa. I będzie trzeba użyć pochodni zaraz. Bo się zrobi ciemno. I się robi ciemno. Pochodnia power activated. Dokładnie. Siala la 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 la. No i tak, i tutaj mam złoto, którego na razie zbierać nie będę. Tutaj mam pająki, na które się mogę oczywiście zaczaić. I w dzionek sobie do nich na pewno pójdziemy. Tutaj czeka na nas wyprawa, ale to w zimie, więc to za 3-4 dni. Tutaj jestem ciekaw w ogóle, co to jest. Chciałbym sobie to po prostu badać. Podejrzewam, że to jest jakiś taki portal, który gdzieś tam chyba dzięki temu można jakoś nawet skończyć grę chyba, czy coś. Nie mam pewności ogólnie, bo kiedyś wiem, że chyba nawet o tym czytałem, czy coś, ale to... Kiedy to było, panie i panowie, to było kupę czasu temu, ja teraz nie pamiętam. Także ogólnie zrobię sobie jeszcze jednego torcza, bo on zaraz mi się ten wypali. Czekamy sobie po prostu na dzionek i atakujemy po prostu pająki. A tu sobie w ogóle śpi świnka. Można i tak. Mógłbym ją teraz tak zabić. Ale nie chcę mi się. Też w sumie nie potrzebuję na razie tego ogonka świni. Ło, ale mam brodę zarąbistą, normalnie mówię. Świnia na pewno pomoże mi troszeczkę w walce z pająkami, bo jednak to są wrogowie śmiertelni. Kokon się przerodził w wersję drugą, jakim cudem w ogóle. To jest dosyć ciekawe, panie. Spodziewałem się, że coś takiego może... Oh shit, czy mnie świnia będzie biła? Czy mi się wydaje? Nie, biła się z tym, dobra. Dobra. Teraz tylko, żeby mi całego mięsa nie zjadła. Spadaj! Spadaj! Moje mięso, moje silki, moje wszystko. Dobra. Ale bez kidy, na moich oczach normalnie się przerodziło wersję drugą, w sensie kokon się rozwinął. Dawaj mi silki! Dobrze. Oczyściliśmy to miejsce, bo w takich miejscach randomowych za bardzo nie potrzebuję tak tych kokonów w sumie. Także... Trochę mnie obiły jeszcze. Ale mogę sobie zaraz jeszcze ogarnąć tutaj troszeczkę... różnych, prawda, rzeczy, przedmiotów. Tu jeszcze nie byłem w tej części w sumie, więc... Tu jest ten chyba lasek, tak, który prowadzi do króla świń. Także zbieram sobie patyki, co by mieć ich trochę, na jakieś szaszłyki czy coś, nie? Bo jednak patyki można użyć do potraw. No, dobra. Ale by się tu wszystko jarało, jakbym to podpalił. No normalnie mówię wam. Jarałoby się niesamowicie. Ale tego nie zrobię. Bo nie. Także zbieram sobie patyki i spierdzielam stąd, gdzie pieprz rośnie, bo mi się ten las nie podoba. Ale mógłbym sobie podpalić chociaż kilka takich jakichś właśnie krzaczków czy coś, tylko kurde nie chcę, bo to potem zmarnuję. Będę szukał, wow, będę szukał patyków i nie będę miał możliwości. A tu się w ogóle zrobił ten kokon, czy mi się wydaje, czy tak się stworzył jakby. Przyszedł se pająk, założył se kokon, elo. Bo potrzebowałbym trochę prochów, żeby móc sobie ogarnąć tą maść całą, nie? Żeby móc się właśnie uleczyć troszkę tak bardziej. No i kamień termiczny będzie trzeba na pewno zrobić. Silki na razie 6, bo tam potrzebuję chyba 4 właśnie, żeby mieć tą czapeczkę. Która mi chyba powinna wystarczyć na zimę. Czy tu nie ma tego ptaka? Nie, jest, dobra, ja pierdzielę, jest, myślałem, że go nie ma. Sorry, przepraszam, myślałem, że pana nie ma, przepraszam, myślałem, że pana nie ma. Myślałem, że pana nie ma, wypierdzielaj. Pana, pani, w sumie to pani, bo to jak jajko odpinuje, to raczej samica, nie? Takie rozkminy. O, mamy znak Koleofanta, czy ślad. Spróbujmy go znaleźć. Do góry, idę. Idę do góry szukać Koleofanta. Elo, elo, siemandero. Tu mamy kolejny ślad.
idziemy teraz w tą stronę, bo jak się znajdę koleofanta, to on potem będzie oznaczony normalnie na mapie, z tego co pamiętam. Więc będę mógł go sobie, prawda, potem znaleźć. Dalej na ukos mamy iść, dobrze. Teraz będzie gdzieś pewnie w dół albo w inną stronę, co? Teraz tamtą, dobrze myślałem, tak jest, ja jestem kuźwa prawdziwy łowca. Przy okazji sobie patyczki, które zbieramy. Mam cześć w ogóle bagien. Halo? Teraz co? Teraz dół, wiedziałem. Jak wyskoczy, powiedzmy, jak Wilson powie, że już tam ślad jest świeży czy coś, to wtedy będziemy wiedzieć, że jesteśmy blisko. A póki co jeszcze nie. O! The beast must be nearby. Ojej, yeah, mamy koleofanta, siema! I teraz koleofant będzie oznaczony. Nie będzie oznaczony? Myślałem, że będzie oznaczony. Chyba, że jak ucieknę gdzieś, tam pójdę. Nie ma oznaczenia. O ty kurde. To co, musiałbym go spróbować ubić, tak? Mam sobie zrobić dzidę. Lina. Dzida. Życia mam trochę, zbroi też mam trochę. Spróbujemy dziada ubić. Chodź tu, koźwa dziadu! Nie jestem taki szybki. Muszę go zapędzić w kodzieru. O! To kuźwa! Nie bierze. Spierdzieli mi. Luju. Kuźwa. Noż. Noż, chodź tu! O, teraz. Dawaj go. Pizdaj go. Jest! Mam cię, ole mięso. Powinienem poczekać z tym koleofantem chyba do... A nie, mam ten. Aha, tylko to jest ten zwykły. No nieważny. To trochę zlamiłem, ale tylko trochę. Nie zbiorę tego, nieważne. To spierdzielam do domu w takim razie. A, muszę zbrojkę. A, zbrojki są nie. Ale mogę w ten sposób zrobić, dobra. Dom mam tam, dobra. Idę. Dobra, no to koleofanta też się udało ogarnąć. Fajnie. Gdzie jest ścieżka? I don't see the ścieżka. God damn it. Jestem trochę głodny. Trochę obity. Ale nie jest źle, mówię. Ta zbroja jest naprawdę niesamowita. 80 patyków, to jeszcze mam trochę tych patyków, no bym zebrał. No jest, z chęcią bym zebrał właśnie. Także jest trochę zbiorę. Okej. Bo potem nie będę mógł ich zebrać, to tak... O, dragon fruity mi wyrosły elegancko. Tam jakiś durian chyba mi wyrósł, z tego co pamiętam. Tu mięska się zasuszyły, no normalnie magia. Dobra, dajmy teraz tak, dajmy sobie tutaj trochę tego podpalenia, prawda? Schowajmy sobie, co ja tu mogę schować, nie? Schowajmy sobie... Coś se muszę schować, nie? To se schowam tu. I se schowam tu. I zjem sobie na pewno meatballsy. Teraz sobie mogę zjąć to, zjem sobie meatballsy. Zjem sobie jeszcze jedne meatballsy. Okej. Okay. Biorę sobie patyki. Tam mam w ogóle króliki. Ile tu jest rzeczy do zrobienia, ty panie? Ciężko to wszystko tak ogarnąć na raz, wiecie? Znaczy tak jest dużo po prostu do ogarniania. Dobra, albo mam jeszcze króliki. Nasionka, którego zebrać nie mogę, to je zjem. Zjedz je, kuźwa, powiedziałem. Dobra. Się robi ciemno, niestety. Zdążę zebrać. A nie, bo nie mam miejsca. Dobra, to następnym razem. Ha. Podpalę sobie jeszcze bardziej. Tu mam króliczków 20. Zarobiście. Ciekawe, czy ten koleofant, ten, on się nie zrobi inny w zimie raczej. Ale można by go tak przytrzymać w sumie, skoro mam i tak lodówkę, nie? Tu sobie bym to mięsko jeszcze właśnie ogarnął, zebrał, tylko... A w sumie chyba to sięgnę. Dawaj. Dobra. To zrobimy sobie jeszcze właśnie w ten sposób. Zasuszymy sobie to. Okej. Okay. Tam pułapkę jeszcze jedną miałem dać, a już nie dałem. O, dam sobie ją gdzieś... Nie widzę, gdzie tu jest jakaś ta, nie wiem, dobra, na razie dam tu. Zaraz będzie dzionek, także na spokojnie.
Tu dragon fruity sobie zasadzę. Tu sobie pozbieram te. Oho. Zasadzam te. Oho. Idziemy rozmnożyć, mam nadzieję, nasionka. Pyk. Dewej. O, deszcz zaczyna padać. Ok, dwa nasionka zarobiliście. To teraz by mi się przydała świnia. Mam wrażenie ogólnie, że jest dosyć głośno ten deszcz. Deszcz jest strasznie tutaj głośno i nie jestem w stanie go w żaden sposób za bardzo zagłuszyć, bym powiedział, nie? Dobra, wszędzie będą dragon fruity. Ta jest. No, dawaj. Ta jest. Dobra, tu sobie durian wskoczy. Nasionko jedno. Mogę sobie zrobić jeszcze meatballsy. To właśnie zaraz zrobię. Tu sobie jeszcze mogę sobie zasadzić drzewka. To sobie zasadzę tu. I sobie zasadzę tu. Tak jest. Tą pułapkę trzeba przenieść. Tutaj. Jest strasznie kuźwa głośno ten deszcz. Czy jestem w stanie deszcz wyciszyć? Czekaj. Ambient to nie będzie to? Tak, to będzie to. Kuźwa, to ja nie wiedziałem, że to jest to. Dobra. To wszystko jasne. Teraz będzie deszcz ciszej. To mi się podoba. Dobra. Robimy sobie oczywiście meatballsy. A tu w ogóle mogę sobie zrobić chyba szaszłyki. Tak jest. A czemu by nie? Bo szaszłyki chyba były nawet troszkę lepsze czasami. Takie miałem wrażenie. Chowamy z powrotem to. Co ja tu mogę takiego zrobić nowego, fajnego? Kompas. Nie potrzebuję kompasu. Plecak nie. Piggy pack nie. Healing slave. No to niestety salve nie zrobię. Tu nie potrzebuję, mam psychikę spoko. No nawet moglibyśmy zrobić, ale ja potrzebowałem do czegoś innego. Bifalo i ten. Czekaj. Tą czapkę miałem. Co robić? Czapka. Tak jest, nie top hat. Walną gafę. Gdzie ta koźba jest? Winter hat, dokładnie. Oj! Dobra, to mam winter hat. Na okres zimowy, prawda? Tu fajnie, bo mamy te mięsko. Właśnie, czemu ja nie schowałem? Kurde! Sklerotyku, schowaj mięsa, bo to szkoda. Dobra, zjedzmy sobie szaszłyki, myślę. Gut na maksa, zdrowie nam się trochę podniosło. Możemy sobie zaraz zrobić jeszcze jedne w sumie. Tu jak coś będę miał na kolejną, prawda, czapkę. Ja mam 8 królików, tutaj mamy 20 królików, zarąbiście, naprawdę jest tego sporo, że jestem zadowolony. Z głodu raczej nie umrę. Zróbmy sobie jeszcze jednego. A czy z Monster Meata też szaszłyk mi wyjdzie? Czekajcie, tam tak i tak. Tak, wyjdą, dobra, to spoko. To nawet ich zasuszać dodatkowo nie muszę. Tutaj mi ładnie wszystko rośnie, sobie zbiorę trochę trawki w sumie. Przydałby mi się parasol, ale z tego co widzę, to raczej nie przemakam. Nie pojawia mi się dodatkowa taka ikonka, że przemakam czy coś, więc te deszcze nie są jeszcze takie albo intensywne, albo nie wiem co. Zebrałbym sobie troszeczkę jeszcze drewna. I zbieraj sobie króliki w sumie przy okazji. Naprawdę, królików mam tutaj sporo. I mogę sobie to albo suszyć, mogę z tego robić albo jedzonko. Także fajno. Jedyne co minus, że i plus, że właśnie mogę ich mieć dużo. Ale w momencie, kiedy je chcę, powiedzmy, rozdzielić czy coś, no to to wszystkie naraz, powiedzmy, zginą, nie? No niestety. Dobra, weźmy łopatę. Tak, w ogóle ani razu jeszcze się dzisiaj nie spojrzałem na czas odcinka, ale widzę, że jeszcze jest git, także... Także się nie będę tym stresował. Bierzemy jeszcze to. Pam param pam pam param pam 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 param pam pam. Dobra. Oczywiście zasadzamy zaraz kolejne drzewko. Cyk. Dobra. No, to jedyne czego potrzebuję, no nawozu nie potrzebuję na zimę, bo nie jestem w stanie nawozić tych przedmiotów właśnie w zimie,
Ale fajnie, że sam już wyrośnięty, dokładnie tak. Będę mógł sobie zrobić Dragon Pie. A Dragon Pie jest dobry, bo strasznie dużo zdrowia w ogóle daje wszystkiego, naprawdę super jest. A użyję sobie tego. To będzie do rozpałki na przykład. Schowam z powrotem te rzeczy. I rozmnażamy sobie w takim razie jeszcze nasionka, myślę. Okej, i jeszcze raz myślę. Dobra, udało się, mamy 4 i tutaj mamy 2. Więc jesteśmy na plus, to sobie zasadzam. A te 2 będę mógł sobie wykorzystać do Dragon Pie, dokładnie tak. Tak, zbieram sobie szłyki, zbieram sobie to. Dajmy sobie to tutaj. Tu mamy jeszcze jeden w ogóle nasionko, to też fajnie. Dodatkowo. No i zróbmy sobie w takim razie... Oj. Dobrze, no nie możesz. No store this shit. A nie, bo chciałem to na rozpałkę mieć. To tak, to na rozpałkę pójdzie. Dobra. A pierdutnij ognie, dobrze. I teraz tak, będzie to. Dragon Pie. I jeszcze to. I teraz ja mam wystarczająco ile rzeczy, żeby sobie zrobić drugi. Mam marchewki, dobrze. Cyk. Dragon Pie. Będą Dragon Pie, których na razie nie będę wyciągał. Wyciągnę je dopiero, jak będę faktycznie potrzebował, bo tutaj jeszcze mam jedzonko w lodówce. Więc na razie nie będę tego używał. Tu mamy jeszcze to takie zwykłe mięsko, które mogę dodatkowo ususzyć. Ono jest zarąbiste na psychikę też. Więc na razie powiedzmy, że niech się ususzy to i wtedy dam sobie tamto następne. To by trzeba było teraz sobie ogarnąć jeszcze troszkę węgla drzewnego. Co bym... mamy Dragon Pie'a wreszcie. Ale fajnie. Węgla drzewnego i czegoś tam jeszcze. Na razie się nie golę, więc skoczę sobie tutaj, już ustawię gdzieś tutaj. W ogóle to miał wtedy 30 kuźwa tych. Mogę to rozdzielić? Mogę, nie? Czy nie mogę? Nie! O, fuck. Nie chciałem jeszcze. Nie, mogę tylko tak. Control? O! Mogę to. Dobra, czyli mogę. Nie muszę od razu wszystkich ten. Dobra, czyli kontrolę mogę sobie rozdzielać. Spoko. Ogień jeszcze się pali. Tu mamy to. Czyli teraz tak, przydałoby się ogarnąć jakieś miejsce, które mogę sobie użyć ognia, żeby mi jakoś super szkoda nie było, czyli na przykład gdzieś tutaj dalej, bo tutaj bliżej, żebym miał na szybko patyki, to nie. Więc przejdziemy sobie tutaj i przejdziemy sobie tutaj. I tutaj gdzieś w tym miejscu sobie podpalę. Ogólnie właśnie i drzewka i wszystko, żeby ogarnąć sobie i węgiel drzewny, i prochy, myślę, ewentualnie od razu. Bo w sumie głównie mi węgiel drzewny zależy, ale jednak prochy też się gdzieś tam przydadzą. Tu w ogóle dzidę jeszcze mam do użycia na ostatni ten. Weźmy sobie oczywiście jedzonko na drogę. Meatballsy, myślę, starczą. Zresztą nawet mogę zjeść tak naprawdę teraz. A jeszcze zanim pójdę, to sobie to mięsko wezmę tak. I to mięsko sobie ususzę. Cóż, to nie pierdziel tam. O, dobra. Super, no to lecimy w takim razie po węgiel drzewny. Tak. Bo drewna w miarę na razie mam, 37 sztuk, nie jest źle. Mam jeszcze jeden dzionek, zanim się zrobi tak troszeczkę chłodniej, bo teraz zimy jakby nie będzie, tylko będzie po prostu troszeczkę chłodniej. Dlatego nie jest źle. Fajnie, że patyków wreszcie mam taką dobrą ilość. Muszę sobie w sumie właśnie troszkę kwiatków pozbierać, co by psychika lepsza była. I tędy, dobra, tędy. Bo psychika mi trochę siada, wiecie, za dużo walk z pająkami w ogóle, no to jednak troszkę może się zbuntować. Ale źle nie jest, nie można narzekać. Mogło być gorzej. Czasami do takiego dnia, czyli tego 20, no to nie miałem za bardzo jeszcze nic, podejrzewam, a jednak... Podejście to jest podejście dobrym.
Więc jestem zadowolony, zadowolony, zadowolony. Teraz będę miał w ogóle maksymalny tutaj stack patyków, tak więc spoko. Oczywiście kwiatuszki, ważna rzecz. Życie cały czas, powiedzmy, nie jest w jakimś super opłakanym stanie, więc jest okej. Okay. Tutaj trawy już mam na maksa, więc na razie trawy nie zbieram. To może poświęcę bardziej właśnie dzień na zbieranie jeszcze właśnie jedzenia, kwiatuszków i takich innych pierdół. A jak już się zrobi ciemniej, to wtedy zacznę sobie podpalać różne rzeczy. Będę piromanem, czy piromanem, czy jak tam, czy pirotechnikiem, nie, bo pirotechnik to jest bardziej od wybuchu, nie, a piroman to jest od ten, o, kolejny koleofan, no dobre. Także jeszcze w sumie jak będzie zima, będziemy mogli się wybrać po koleofanta w sumie, bo czemu by nie. Aj, musiałem nie zbierać patyków, trochę się zapędziłem, ale spoko. Może być trochę więcej, nic się nie stanie. Na pewno burówek muszę sobie pozbierać. Mogę sobie, prawda, poprzesadzać te krzaczki w ogóle, ale nie mam ani nawozu, żeby je teraz... A, już nie muszę tych zbierać. To zjem sobie tak. I 110 życia, bardzo ładnie. Przejdźmy się tak gdzieś tutaj do takiego miejsca, żeby nie było jakoś super dużo krzaczków, właśnie takich, tylko bardziej drzew. Czyli na przykład tutaj. Z tego chyba też węgiel drzewny będzie, czy same, kurde, czy sam popiół, nie pamiętam. Czy popiół, prochy. Podpalam wszystko! No podpalił nam się niestety krzaczuszek, trudno. Podpalamy tutaj, podpalamy tutaj, podpalamy tutaj. Zarobiście, dobra. Nie wiem, czy z tego też mi drzewiec nie może ogólnie wyskoczyć, w sensie, że tak dewastuje las troszeczkę. Ale mam nadzieję, że nie. Czy z tego będzie węgiel drzewny? Tak, będzie, tak więc jestem zadowolony. To żeby, prawda, uniknąć jego gniewu, to sobie zasadzę tutaj te drzewka. Jak mi wypadnie sadzonka. Dobra, będziemy mogli sobie zrobić suszarkę, że mam dużo patyków. To nawet jeszcze trochę zaraz ich pozbieram. Nawet, żebym miał ich trochę więcej. Bo będę ich potrzebował właśnie do suszarek. A suszarki ważna rzecz, właśnie szczególnie w zimie, bo jednak suszone mięso w zimie to jest tutaj podstawa, bym powiedział prawie. Tu jeszcze możemy pozbierać. Tam w ogóle pułapka na ten? Co? Nie, coś tam tak skakało, tak mi się wydawało, jakby w klatce. Czy tam w pułapce. Może mi się wydawało. Ale spoko, węgla drzewnego trochę będziemy mieli. Co by zrobić jeszcze jeden garnek. Myślę, że trzy garnki to by była spoko rzecz. Bo jednak w garnku się tak jedzonko nie niszczy szybko. No i zasadzamy, prawda? I jesteśmy grzeczni. No, wieczór. Wykorzystajmy go jeszcze ile możemy. Coś mi tu wyskakiwało, ale to miałem takie chyba jakieś dziwne przewidzenia. Także zbieramy jeszcze tutaj troszeczkę jedzonka po drodze i lecimy w takim razie do domku. Pochodnie jeszcze tutaj mam 55, także spoko. Na czarną, powiedzmy, godzinę, jakbym potrzebował. Jeszcze trochę tego żarełka i lecimy w takim razie do domu zaraz. Tia. I znowu będzie 40 minut odcinka. Ja nie wiem. Ja nie wiem, jak to jest. Ej, dzieci, ty pójdź, was śpiewasz. A se śpiewam sobie świąteczne piosenki. Tak, bo to w sumie nagrywam na zapas, ale w sumie jak ten odcinek będzie, tak będzie połowa miesiąca mniej więcej, więc tak prawie akurat, jeżeli chodzi o świąteczny klimat i kolędy, te sprawy, nie? Dobra. Myślę, że musimy śmiało lecieć do domu, nie mamy na szczęście daleko, więc na spokojnie. Zrobimy sobie jeszcze, myślę, dwie suszarki, bo nas będzie na pewno stać. I coś tam jeszcze. Muszę zrobić na pewno sobie kamień termiczny bardzo szybko. Znaczy bardzo szybko. No mówię, teraz 20 dnia będzie jakby początek zimy, ale to nie będzie od razu chyba takiego mrozu czy coś, tylko po prostu będzie troszeczkę chłodniej. Coś na tej zasadzie było chyba. Z tego co pamiętam, bo mogę się mylić. Mam nadzieję, że się nie mylę jednak. Bo to by fajne nie było.
fajnie mieć tak na maksa tutaj tego, jeszcze tak na maksa jakbym drewno miał w ogóle, to wow. Albo desek, o, o jest. No także trzeba się jeszcze na pewno zająć, myślę, w zimie już, skoro tu już będę miał trochę ogarniętych rzeczy, to przejść się tutaj, powykopywać trochę tych, tej ziemi i ogarnąć sobie właśnie do domku to. Tak, żeby, prawda, ładniejszy był ten domek i w ogóle, nie? Dobra, robi się już naprawdę, naprawdę ciemno, tak więc ja sobie już zapalę. Dobra. Tam jeszcze nie wyrosły te... te roślinki. Ale nic się nie stało. Teraz tak, gdzie jest... To będzie w jedzeniu, tak? Dying Crack, 3 liny potrzebuję. Na szczęście trawę mam dużo, więc myślę, że bez problemu. Robię sobie trochę lin. Będzie jeden. I drugi. Tak, bo tu dwa... spoko, nawet na więcej mi stać tak naprawdę tych suszarek. A zróbmy więcej, bo ja wtedy będę mógł sobie więcej królików zasuszyć w razie czego. Nie jest głupi pomysł. Fuck, nie to. Liny. 3. A czekaj, bo dopiero mam 3 liny, a potrzebuję lin... 3, a czyli dopiero 3 teraz miał. Dobra, tam mi fajnie wszystko powrastało. To jeszcze jedno, będziemy mieć dodatkowo 4 suszarki. Super. Tutaj dragon fruity mi te powyrastały. Fajno, fajno. Zaraz sobie pójdziemy rozmnożyć wdzionek nasionka. Dawaj, dzionek, szybciej! Dzionek, halo! Dzionek! O, dziękuję. Dajmy sobie tak suszarki, myślę, właśnie koło siebie, albo gdzieś tak tutaj w sumie. Jedna. I trawa będzie przeszkadzać. Dobra, damy tak tutaj. Bo nie chcę tej trawy tak przesadzać czy coś. Powiedzmy, żyje w zgodzie z naturą tutaj, nie? Tak poprzeplatane będą jakby, nie? I jeszcze ta jedna. Elegancko. Dobra, to teraz sobie tylko zbiorę te warzywka, czy tam nie warzywka, tylko no. No wiecie o co chodzi. Czy ja mam tu jedzonko? Mam, żryj. Dobrze. Tu mam jednego nasionka dragon fruita. Mogę sobie to zastakować. No nie, teraz. Right now, right here. Mam tą zbroję, będę musiał ogarnąć. Jeszcze i tak sobie wykorzystam na ten, na nasionka, dawaj. Szybko, bo kuźwa i do psy. Więcej nasionek dawaj. On się też boi pewnie, dlatego mi kuźwa nasionek zra. No nie, dawaj więcej. Dwa proszę, dwa, daj mi dwa, o. Bo jedno pewnie normalne będzie, wiedziałem. Nie, shit. Nie chciałem tego zjeść. No ale dobra, tak się mam 3, więc... spoko. Dobra. Życia mam całkiem sporo, więc nie powinno być źle. Tu jeszcze mam to. Tu schowam to. Idą. No. Idzie. O nie, 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 ognisty, 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 ognisty. Fuck. Ognisty, 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 to bliżej, z daleka. To podpala wszystko. Okej. Din. Dobra. Dobrze się szczaiłem na szybko, że ognisty, bo przecież by mi podpalił wszystko. Ja pierdzielę. Przerąbane, trzeba na to uważać niesamowicie. Bo ten lodowy, czy tam śnieżny taki, to on nie jest tak przerąbany, po prostu się zamrozi. Ale ognisty to jest przerąbany, bo się wginie i wszystko zamraża. To jest wow. Dobra, ale udało się. Mamy jeszcze prochy dodatkowo, więc mógłbym sobie teraz zrobić tą maść całą. I zrobię, bo mam trochę mało życia. Super.
No i też mogę sobie Dragon Fruita użyć, ale na razie. Na razie nie. Dam sobie do suszenia te mięska ogólnie, bo akurat. O. Ono się długo suszy. Ale jak się wysuszy, to będzie très magnifique, ulala, voulez-vous i tak dalej. Tu jeszcze dałbym sobie trzeci garnek. Do garnka potrzebuję 6 tych i 3 ścięte kamienie. Ścięte kamienie będzie problemu, tego też nie będzie problemu. Raz, dwa, trzy. Dobra, garnuszek. Poleci sobie trzeci. Alright. And now to sobie dam tutaj. I zrobiłbym sobie na pewno kulki mięsne tak na szybko. Dobra. Bo mogłem w sumie szaszłyki zrobić, ale już nieważne. Także jedzonko na razie mam, jeszcze tam po króliki pójdę w sumie. Dobrze mi się set zmienił, bo widziałem, że mi się w pewnym momencie totalnie wykończył. I bałem się, że momentalnie będę musiał tam kliknąć i go założyć. Ale na szczęście mi się sam założył, tak więc o tyle dobrze. Zbieramy trochę trawy. Bo nam potrzebne i zaraz będziemy mieć tak naprawdę zimę. Mam 41 minut odcinka. Ja pierdziu. Kto to widział? Dobra, zjedzone. To sobie jeszcze to. Tutaj z powrotem będą mi... One mi będą chyba wyrastać, tylko bardzo powoli, albo jakoś tak teraz nie pamiętam ogólnie. Tu ogólnie mam dwa ciasteczka, znaczy no to ciacha, tu mam trochę jedzenia, więc powiedzmy mówię z głodu, nie powinienem zdechnąć. Potrzebuję na pewno zrobić sobie właśnie... Śpiwór mógłbym, bo psychika nie jest zła jeszcze, więc na razie nie. Loksuit, nie. Tu nie, czekajcie, struktury, nie, tutaj nic takiego ciekawego nie ma. O czym ja myślałem? O tym kamieniu termicznym, czekajcie. Rainometer, gunpowder. Gdzie jest kamień termiczny? Nie, to w survivalu będzie. A nie pamiętam, która zakładka do czego, nie? Strawo, tent, umbrella... Thermal stone, tak jest, dobra. Zrobiony. I on się tu będzie, prawda, tagował. Czyli tak naprawdę zaraz następny dzień jak będzie, to już się zaczyna robić wtedy zima, więc no, będzie ciekawie. Tu jeszcze miałem trzy liny, a chyba jeszcze jedną chciałem suszarkę zrobić do mięsa, czy mi się wydawało, ale nie, bo już nie zrobię, bo nie mam tego. Dobra, to nieważne. To liny sobie, a nie schowam sobie. Nie mam miejsca, mam miejsce, dobra. Weźmy sobie to, albo nie, teraz już nie. To następnym razem, muszę sobie więcej drzewek pozasadzać i jeszcze pozbierać sobie trochę drewna, bo mam mało. Tu mam 32 króliki, więc spoko, będę mógł sobie je suszyć. Zjedzenie spoko. Pitchfork to na pewno pierwsze, co teraz będę robił właśnie, czyli szedł po tamtą ziemię całą. No i cóż, w takim razie to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobał, mam nadzieję, że w ogóle dotrwaliście do końca albo do jakiegoś tam momentu, bo jednak mówię, Don't Starve jest na tyle taką fajną grą, że jakby nie czuję się, jak się gra w nią długo. Bo cały czas człowiek jest skupiony na tym, co tam ma robić, co ma właśnie zrobić, żeby przetrwać, co ma zbudować, że naprawdę niesamowicie się w to wciąga, co właśnie skutkuje tym, że te odcinki są takie długie. Ale to się tym nie przejmujcie, w sumie to się tym nie przejmuje, wy się też nie powinniście się przejmować, dzięki czemu macie też więcej do oglądania ogólnie, dłużej, czy właśnie do jakiegoś tam śniadanka, czy coś tam, jakbyście chcieli, czy do obiadku, czy coś, jak nie macie nieraz co obejrzeć, no to możecie sobie właśnie wtedy Don't Starve włączyć. Ja jestem, prawda, brodaty w piździe, prawie się potykam o swoją brodę. I co, żegnam się z wami, następnym razem będziemy mieli jeszcze troszeczkę rzeczy do roboty, bo już się zaczyna zima, więc będzie trzeba zrobić sobie na spokojnie wyprawę właśnie po tamtą strukturę powiedzmy ziemi, żeby sobie ogarnąć troszeczkę tutaj dom, może sobie jakiś murek walniemy czy coś, tylko mam mało kamieni, więc też będzie trzeba pójść po złoto, jest jeszcze masę rzeczy do zrobienia, no i zobaczymy jak następny atak psów właśnie też będzie wyglądał, bo póki co no było już dosyć niebezpiecznie, bo naprawdę wolno zacząłem uciekać, a ten pies mnie zaczął atakować, bałem się, że zacznie wszystko podpalać, więc nie było ciekawie, no i zaczyna jeszcze padać deszcz, no tak bywa, ale ja się nie przejmuję, trzymajcie się i do następnego odcinka. Bicuś dla was. Cześć.